Hello, my friends. This is Rick Jarrow, founder of the Anti Career Workshops that have been given over the world for a couple of decades now. And I want to share with you today something that I feel is important for all of us, which is how to live consciously through hard times. Dzień dobry, nazywam się Rick Jarrow, jestem założycielem ruchu AntyKariera, którym, którym dzielę się na arenie międzynarodowej już przez kilka dekad. I dzisiaj chciałbym podzielić się z wami tym, co mam poczucie, że jest bardzo ważne dla wszystkich z nas, czyli jak żyć świadomie w czasach, które są takie trudne. We have been living through wars, through medical tyranny, through pandemics, Looming crisis of food shortage, on and on and on. So, I'm going to share with you a teaching story that, if you keep it in your mind, it can help you through these difficult moments in our history. Chcę się wam, z wami więc podzielić taką e, historią, e, przesłaniem, przesłaniem, który być może, e, jeśli będziecie o nim pamiętać, to będzie dla was bardzo wspierające. Jest to prawdziwa historia. Uh, my, my teacher, Hilda Charlton, was meditating with a group on a houseboat in San Francisco jest to historia mojej nauczycielki Heldy, Heldy Charleston, która medytowała z grupą wspólnie. And they were underneath, the boat. To było na łodzi i oni byli w środku w, w kajucie. They did a I to była przepiękna medytacja. And when they got up and got on top of the boat, they looked out and they saw that there had been an earthquake. I kiedy wyszli z tej łodzi na pokład, to zobaczyli, że było trzęsienie ziemi. Drogi były rozwalone, połamane były drzewa. But their boat was not touched. A ich łódź pozostała nietknięta. Because they were in a different vibration, do you understand? Dlatego, że oni sami byli w innej wibracji, rozumiecie to? Nie ma żadnego obiektywnego świata, jest tylko świat taki, jaki ty postrzegasz. Jeżeli widzisz wszystko pofragmentowane, widzisz rywalizację, to to jest właśnie to, co do ciebie powraca. Now we're not denying that these things exist. I nie chodzi o to, żeby wypierać, że takie rzeczy istnieją. But they exist within the frame of a much greater reality. Ale one istnieją w ramach dużo szerszej rzeczywistości. And when you tune into that reality, you perceive wisdom is everywhere, and you know just what to do. I kiedy dostrajasz się do tej szerszej rzeczywistości. To um, masz w sobie dostęp do wewnętrznej mądrości i po prostu wiesz, co masz, co, co masz robić. Times, panic. Gdybym miał się podzielić z wami jedną rzeczą, którą możemy zrobić w tych trudnych czasach, to powiedziałbym nie panikujmy. Don't let your mind get hijacked by. This story, and that story, and this fear, and that fear. Nie pozwól, by twój umysł podążał za historiami, to się wydarzyło, co innego, taki lęk, kolejny lęk. Somebody once asked a teacher of mine, what's going to happen with the environment? Y Raz ktoś zapytał moją nauczycielkę, a co się stanie ze środowiskiem? And Jerry Epstein said, I cannot answer that because it's against the fourth commandment. A um, odpowiedź mojego nauczyciela brzmiała, nie mogę odpowiedzieć, dlatego że jest to przeciwko e, czwartemu przykazaniu. The fourth commandment of the Bible says: thou shalt not bear false witness. You don't lie. Czyli e, nie będziesz kłamać. Whenever you're speculating on the future, you're bearing false witness. A zawsze wtedy, kiedy spekulujesz na temat e, przyszłości to jest to kłamstwo. Make time, be here Jeżeli chcesz przeżyć te trudne czasy, to przestań martwić się o jutro bądź w pełnej obecności teraz. I zapytaj sam siebie, i w jaki sposób ja mogę służyć miłości? I guarantee if you do these two things. Stay in the present. How can I act in the service of love? Um, you, will, you will make it through beautifully. I mogę ci zagwarantować, że jeżeli zrobisz też dwie rzeczy, czyli pozostaniesz w teraźniejszości, zadając sobie pytanie, jak mogę służyć miłości, to przejdziesz przez ten trudny czas w piękny sposób. And you will be helping the greatest amount of people possible. I powądzesz też na tak dużej liczbie osób jak to tylko możliwe. But if you're in fear, if you're in panic, if you're in reaction, you're not going help anybody. Ale jeżeli samemu jest się w lęku, w panice i w reakcji, to nie jesteśmy w stanie pomóc nikomu. Instead of viewing this as some fearful potential, this is our opportunity to really get powerful and be aligned. I zamiast widzieć dzisiejszą rzeczywistość jako zagrażającą i taką, którą wywołuje w nas dużo lęków, możemy widzieć ją jako możliwość dla nas, by znaleźć się w miejscu jeszcze większej mocy. So one, no panic. Więc po pierwsze, nie panikujemy. Po drugie, jest to Twoja możliwość bycia w, w służbie miłości. Thank you. Dziękuję. Thank you.